czwartek w Miejskim Ratuszu odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kętrzyn. Zwołana została na wniosek burmistrza. Miejscy rajcowie dokonali zmian w budżecie, a dokładnie zwiększyli środki, przeszło 1 000 000 zł, na budowę nowego stadionu miejskiego. W związku z trwającymi procedurami dotyczącymi postępowań przetargowych na transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej, przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie, pierwszy etap, oraz doposażenie auli gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru, jak również w związku ze zleceniem opracowania dokumentacji technicznej na budowę sięgacza ulicy Górnej zachodzi potrzeba dokonania zmian w budżecie roku 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kętrzyn na lata 2017-2027. Szczegółowe uzasadnienie dokonywanych przesunięć środków finansowych na poszczególne zadania zawarte jest w uzasadnieniu do uchwał o zmianach w budżecie. Opinie komisji. Komisja Oświaty pozytywnie, Komisja Komunalna pozytywnie i Komisja Rozwoju Gospodarczego również pozytywnie. Czy są jakieś propozycje, czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Tak? Tak? Proszę bardzo, radny Rypina. Ja nie mam uwagi, tylko mam taką prośbę, że korzystając z tego, że są media na sali, mieszkańcy miasta pytają, czego dotyczy pierwszy etap przebudowy stadionu i chciałbym, żeby ktoś tutaj, jest pan naczelnik albo może pan wiceburmistrz czy burmistrz, opowiedział, na czym ma polegać ten pierwszy etap, czego dotyczy, no i kiedy jest przewidywane zakończenie tego pierwszego etapu. Dziękuję. Dobrze, panie burmistrzu, czy jest taka wola? Może powiem tak, bo na posiedzeniach komisji ta sprawa była analizowana. My przewidujemy specjalną, panie radny, konferencję prasową, na którą pana zapraszam. Przy podpisaniu umowy opowiemy o wszystkim, co będzie dotyczyło tej umowy, o szczegółach, o terminach, o tym drugim etapie. Także zasygnalizujemy, także to będzie wszystko w sposób transparentny i mam nadzieję czytelny, przekazany mieszkańcom miasta, jeśli chodzi o tą inwestycje. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Piętnaście za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 14 głosów za, 5 głosów się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I punkt 3.2 o zmianach w budżecie. Projekt uchwały również państwo macie przed sobą. Opinie komisji. Komisja Oświaty pozytywnie, Komisja Gospodarki Komunalnej pozytywnie i Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów również pozytywnie. Czy są jakieś zapytania do projektu uchwały? Nie widzę. Wnoszę o jej podjęcie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. 14 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 5 głosów wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.